13:30. Serdecznie witam wszystkich Państwa tutaj obecnych na rozpoczęciu kampanii do samorządu wojewódzkiego, powiatowego, samorządów miejskiego, gminnych. Kampanii, którą dzisiaj otwiera Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem. We wtorek, 7 października, mieliśmy przyjemność zarejestrować wszystkich Państwa. Ta rejestracja przeszła pomyślnie, a w piątek zarejestrowaliśmy naszego kandydata na burmistrza. Tej rejestracji dokonał nasz przedstawiciel, pełnomocnik Wacław Kornacki, który jest tutaj koło nas. Wacław jest też kandydatem z okręgu nr 2 do powiatu malborskiego, a zrobił to przy pomocy, przy dużej pracy Marty Wróblewskiej. Dziękuję Ci, Wacław, bardzo serdecznie za tą ciężką pracę. Proszę Państwa, mamy już wszystkie komitety zarejestrowane. Nasz komitet jest tym ostatnim, a ostatni będą pierwszymi, jak to niektórzy powiadają, który rozpoczyna kampanię. Są to różne komitety, niektóre samorządowe, które uważają, że trzeba na nich głosować, bo są bezpartyjni. Są też takie komitety, czyli jest komitet, w którym partyjni udają, że nie są partyjni. My jesteśmy komitetem SLD Lewica Razem, czyli komitetem partyjnym. I dlaczego? A wszystkim dlatego, że my bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co będziemy robić. Bierzemy odpowiedzialność pełną za program i ten wymyślony u góry, i ten wymyślony na dole. I nasi wyborcy za 3 lata będą mogli nas rozliczyć i my nigdzie nie będziemy mogli się schować, nigdzie nie będziemy mogli uciec. Ale proszę Państwa, ten komitet SLD Lewica Razem, wydawałoby się, że jest tak całkowicie partyjny, a nie jest, ponieważ w tym komitecie kandydaci na kandydatów to jest 40% osób, które są członkami różnych lewicowych partii. Mówiąc różnych, to znaczy mam na myśli oczywiście SLD, ale wśród nas jest też Unia Pracy, szefem Unii Pracy jest Edmund Golecki, obecny na sali. Jest też SDPL, który reprezentuje pan dr Zbigniew Michałek. Proszę Państwa, a 60%, kto to jest te 60%? Otóż te 60%, proszę Państwa, to są koleżanki i koledzy, to są podpisane porozumienia i umowy głównie z różnymi środowiskami w powiecie pomorskim. Między innymi związki zawodowe, które skupiają się wokół OPZZ-u, Związek Nauczycielstwa Polskiego, działkowcy, izba położnych i pielęgniarek, która skupia 7 tysięcy osób w województwie pomorskim. Na tej sali są takie osoby, które reprezentują te środowiska. Pozwolę sobie troszeczkę spojrzeć na listę, żeby kogoś nie ominąć. Jeśli chodzi o izbę położnych i pielęgniarek, mamy tutaj 3 pielęgniarki, koleżankę Mirkę Bułkę, Halinę Łyczko, to już takie doświadczone, i taką młodziutką jeszcze Anię Ciecholewską ze szpitala marborskiego. Mamy też tutaj, jak powiedziałem, różne środowiska, więc mamy rolników, takich działaczy rolnych również, w tym panią sołtys Danutę Depiela, która kandyduje z okręgu nr 3 do powiatu malborskiego, i Wiesław Szpura. Wiesław jest szefem plantatorów buraka cukrowego, też kandyduje z okręgu nr 3. Proszę Państwa, pracownicze ogrody ziołkowe. To też grupa, bardzo duża grupa społeczna, która podpisała z nami porozumienie, i nasz największy ogrodnik i gabarytowo to Edward Golecki, którego serdecznie witam, który Orzeński, przepraszam, który będzie kandydował do Rady Miasta. Oczywiście już dzisiaj wiemy, że z sukcesem. Proszę Państwa, w tym środowisku są również lekarze. Myślę tu o wieloletnim doświadczonym samorządowcu, pan doktorze Dudzie, który kandyduje z okręgu nr 2, czy też wspomniany wcześniej Zbyszku Michałku, też z okręgu nr 2 do powiatu marborskiego. W tym środowisku są, proszę Państwa, oficerowie. Są oficerowie
z Malborka, którzy dzisiaj są już w stanie spoczynku. Mamy dwóch tutaj panów pułkowników, Adama Chodarnego, który będzie kandydował do Rady Miasta i też do Rady Miasta będzie kandydował pułkownik Czesław Nawrot. Proszę Państwa, to środowisko, jak wspomniałem, to rolnicy, robotnicy, inżynierowie, nauczyciele, pielęgniarki. Wszyscy ludzie pracy. Co nas łączy? Łączy nas człowiek i łączy nas serce na pewno po lewej stronie. Proszę Państwa, w tym środowisku są również doświadczeni samorządowcy. Ci, którzy pełnili funkcje samorządowe, ci, którzy jeszcze pełnią funkcje samorządowe. To jest Marek Haszecki, Zdzisław Leszczyński, Danuta Stanowicz, Adam Kuliński, Jolanta Bober, Dariusz Duda, Ewa Dąbrowska, był starosta Waldemar Konopka, Kornacki Wacław. Ale z tego środowiska wywodzą się również tacy samorządowcy, którzy kończą już swoją karierę w tym roku samorządową. Może kiedyś jeszcze wrócą do nas. Jest to oczywiście Darek Koszczewa, którego serdecznie witam. Byłego dyrektora Szpitala Mariborskiego, a obecnie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Gdańsku, któremu czas niestety nie pozwala pracować w samorządzie. A szkoda, bo potrzeba nam mądrych ludzi. Ale myślę, Darku, że niedługo do nas wrócisz, poukładasz te wszystkie sprawy w Gdańsku, to pewnie będziesz miał więcej czasu i w następnych wyborach będziesz z nami kandydował. Proszę Państwa, nie ma się nad nami na sali, bo jest chory Leszek, radny Witkiewicz, radny miasta Malborka. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym parę słów powiedzieć, ponieważ jak czytam tych niektórych internautów, którzy mówią, że starsi ludzie kandydują, po co, na co, a przecież demokracja ma to do siebie, że to my wybieramy tych, których chcemy, czy tych 20-latków, czy tych 70-latków, to wybieramy tych, którzy w naszej ocenie nas będą dobrze reprezentować. Leszek Witkiewicz jest świetnym przykładem tego, że można mieć 86 lat i jeszcze nie tylko nasze środowisko, ale nawet nasi oponenci polityczni mówią: Leszku, kandyduj. Trzeba nam takich ludzi jak ty, ludzi mądrych, rozważnych. To jest pewien ewenement, ale to jest fakt. I trzeba to sobie wziąć do serca. Lewica kocha ludzi młodych, ale szanuje starych, starszych. Także też przez media wzywam do tych wszystkich internautów, którzy w ten sposób oceniają kandydatów, żeby dali sobie z tym po prostu spokój. To tyle, jeśli chodzi o naszych tutaj samorządowców do Rady Miasta i Powiatu. Chciałem Państwu powiedzieć, jeszcze jedno, bardzo ważne. Otóż, jak wiecie Państwo, są parytety. Czyli każda z grup politycznych, czy niepolitycznych, który kandyduje do Rady Powiatu, musi mieć 35% co najmniej osób jednej z płci. Normalnie się myśli, że pewnie kobiet. Niekoniecznie, bo jeśli chodzi o lewicę, to mamy ich dokładnie 50%. 50% do Rady Powiatu to kandydatki, to kobiety, 50% to mężczyźni. Czyli jest naprawdę, naprawdę równo. Ale to do miasta i do powiatu. Bo jeśli chodzi o sejmik, no to już mamy 100%. Otóż mamy dwie kandydatki. Jest nią Ania Konopka. Była wieloletni nauczycielka dawnego technikum rolniczego w Nęstawie. Ani się z nami nie ma, bo pojechała odwiedzić swojego wnuczka do Anglii. Ale Ania jest naszym kandydatem. I drugim kandydatem jest Małgorzata Ostrowska. Małgorzata była dwukrotnie wiceministrem, czyli wiceministrem gospodarki i skarbu. Wieloletni parlamentarzystą, ostatnią radną sejmiku województwa pomorskiego. Małgosiu, będziemy z tobą na ciebie głosować. Jest jedynką na liście. Zapraszamy cię tutaj do nas. No i proszę Państwa, najważniejsze. Otóż mamy już wybranego kandydata, już się wy nie wiecie, kto to jest.
jaką wam dzisiaj zaprezentuję. No jest to mężczyzna na równowagi, bo już do tego sejmiku same kobiety, więc jest to mężczyzna. Ma 46 lat, czyli tyle. Czy już jest dorosły, tak. Czy już jest dorosły. Ma wyższe wykształcenie. Jest wieloletnim nauczycielem i wychowawcą. Szefuje Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. I ma duże doświadczenie w samorządach. Otóż w czasie, kiedy to Lewica rządziła powiatem malborskim, Marek Haszewski był radnym powiatu malborskiego, a był to czas, no bo to jest obecny starosta, pana Markonopka, a był to czas, kiedy powiat malborski miał 4% dochodu własnego. Dla porównania powiem, że dzisiaj ma 20%. Nie było wtedy jeszcze pieniędzy z Unii Europejskiej, dzisiaj są. Trzeba było dokończyć kampus szkolny. I wtedy dostaliśmy telefon od wojewody pomorskiego, że daje nam 50%, no ale skąd wziąć drugie 50%, jak się nie ma nic. No to sprzedaliśmy 30 parę hektarów z dawnego technikum rolniczego w Nowostawie. Hektarów, żeby dzieci mogły się uczyć, młodzież mogła się uczyć. To był czas, w którym właśnie Marek Haszewski był radnym sejmiku, radnym powiatowym w powiecie malborskim, kiedy Lewica rządziła. Ale było tam jeszcze więcej innych aspektów. W tym czasie, ja przypominam, bo jest tutaj Ewa Dąbrowska, która była szefową oświaty, naczelnikiem oświaty w powiecie malborskim, kiedy brakowało nam 500 000 zł rocznie wtedy, w tamtych czasach, na utrzymanie administracji. Lewica wspólnie z dyrektorami doszła do porozumienia i w ciągu 3 lat zredukowaliśmy o 33 etaty i nikt nie stracił pracy, żeby było jasność. Nikt nie stracił pracy. Wszyscy wtedy poszli na emerytury, czy renty, czy też odeszły takie osoby, które już takie prawa wcześniej nabyły. To był okres również na tyle trudny, że w tym czasie, pamiętam jak dziś, było coraz mniej młodzieży, był niż demograficzny, szykowało nam się zwolnienia nauczycieli. Wówczas to też musieliśmy zredukować jedną ze szkół, ale tak żeśmy to zrobili, że też nikt z nauczycieli nie stracił pracy i wszyscy uczniowie zostali swoje miejsca w innych szkołach. To był czas takiego lewicowego zarządu, w którym Marek był radnym powiatu małowskiego. Marek później został radnym miejskim. I tu, proszę Państwa, odnoszę się do wszystkich naszych wyborców i tych, którzy chcieliby głosować na tych, którzy głoszą tak dzisiaj przed wyborami tą politykę prorodzinną. To zajrzyjcie sobie Państwo do gazet Dziennika Bałtyckiego, do Gazety Malborskiej, czy do TV Malborg i zobaczycie Państwo, jak się poszczególni radni przez te 4 lata zachowywali. Ja bym proponował, żeby ci wszyscy, którzy chcą głosować na tych, którzy politykę prorodzinną dzisiaj będą kształtować w swoich programach wyborczych, żeby sprawdzili, kto w tamtym czasie chciał prywatyzować przedszkola, a kto uważał, że jest to zły pomysł. I żebyście Państwo prześledzili również te 4 lata pracy Marka Haszewskiego w samorządzie w momencie, kiedy będziecie się zastanawiać, nad kim głosować. Przepraszam, ale ja miałem na końcu wymienić jego nazwisko. Już. Miałem mówić o kimś. Brawo Marek, to chodzi o Ciebie. Zapraszam Cię bardzo. A już mu oddaję głos, może dobrze. Dzień dobry, Marek powiedział wiele dobrych, ciepłych słów na mój temat. No, nie wypada mi powiedzieć nic innego, jak to wszystko prawda. Marek jest bardzo prawnomównym człowiekiem i zawsze mówi prawdę. Szanowni Państwo, Marek mówił na temat mojej działalności również poza samorządowej, w działalności zawodowej, działalności związkowej. Można powiedzieć, mam co robić, więc rodzi się pytanie, dlaczego jeszcze staram się startować na burmistrza i szukać nowego zajęcia w pewnym sensie. Otóż na burmistrza w ogóle w wyborach startują ludzie, których coś uwiera w rzeczywistości, którą obserwują. Jeżeli rzeczywistość, którą obserwują wokół siebie, ich zadawala, to raczej nie chcą jej zmieniać, nie chcą
tworzyć, zapełniać tych przestrzeni, które uważają, że są zapełnione źle. Ja chcę startować w wyborach dlatego, że uważam, że w Malborku wiele rzeczy zrobimy dobrze. Wiele rzeczy, za wiele rzeczy można samorząd pochwalić, ale jest duży obszar, duża przestrzeń, w którym, i o tym Marek tutaj szczególnie mówi, o tej słynnej polityce prorodzinnej, ja bym to rozszerzył na ogólnie sprawy socjalne. W tych sprawach niestety przez ostatnie 4, a może ostatnie 8 lat praktycznie nie zrobiono nic, a można by powiedzieć, że nastąpił nawet regres. I dlatego będę startował w wyborach samorządowych, będę się ubiegał o funkcję burmistrza, bo chcę, żeby w Malborku sprawy socjalne zaczęły być ważne. Chciałbym się skupić na 4 rzeczach, które oczywiście są wspólnym programem Lewicy, który wypracowaliśmy przez ostatnie 4 lata. Ten program można by streścić 4 słowami. To jest mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Te 4 słowa pozwolę sobie rozwinąć. Marek mnie prosił, żebym za dużo nie mówił, ale postaram się nie przechodzić czasu, który mówił Marek. No pierwsza kwestia to mądrze. Pod tym słowem kryje się cały program Lewicy dotyczący oświaty i kultury. Uważamy, że w Malborku nie wszyscy ludzie, nie wszyscy mieszkańcy mają pełen dostęp do oświaty, kultury w zakresie, w którym powinni mieć. Zacznę od oświaty, bo jest mi chyba najbliższa. Marek tu już wspominał o tych najmłodszych, mówił o przedszkolach. W tej kadencji, jak Państwo zapewne pamiętają, mieliśmy prawie udaną próbę likwidacji w ogóle przedszkoli publicznych. Burmistrz w pewnym momencie powiedział, że 4 z 5 przedszkoli, które publicznie istnieją. Pragnę przypomnieć, że wtedy mieliśmy idealną równowagę. 5 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli niepublicznych, a więc wydawałoby się, że równowaga, którą należałoby zachować. Burmistrz i rządząca ekipa stwierdziła, że 4 z tych przedszkoli są niepotrzebne. Dopiero opór społeczny, opór mieszkańców spowodował, że burmistrz się nieco przestraszył i zlikwidował tylko 2 spośród 4 z tych przedszkoli. Ale myślę, że nikt nie może mieć wątpliwości, że jeżeli zostanie przedłużony mandat burmistrza Rychłowskiego w tych wyborach, to los przedszkoli publicznych jest przesądzony. Ich po prostu nie będzie. My natomiast proponujemy zupełnie odwrotną sytuację. Proponujemy, żeby dostęp do przedszkoli był powszechny i dostęp do bezpłatnych przedszkoli albo. Jeżeli ktoś twierdzi, że budżetowo to się nie da zrobić, to wystarczy otworzyć internet, nacisnąć, wpisać samorząd Częstochowy i wtedy przeczytamy, że od 1 września wszystkie przedszkola w Częstochowie są bezpłatne. Rządzi tam lewicowy prezydent. Czyli można, czyli da się w budżecie znaleźć pieniądze i to wcale nieduże. Pamiętajmy, że każdy przedszkolak w tej chwili otrzymuje ponad 1200 zł dotacji z budżetu państwa. 5 godzin i tak jest darmowych, za pozostałe są opłaty. Uważamy, że bezwzględnie w Malborku stać Malbork na bezpłatne przedszkola dla wszystkich dzieci. Później wchodzimy w szkoły podstawowe i gimnazja. Tu najważniejszy w moim przekonaniu elementem są działania w zakresie infrastruktury. Mówiłem, że w Malborku stało się wiele dobrych rzeczy również. No, na pewno dobrym elementem jest wybudowanie szkoły podstawowej nr 3 i jej oddanie. No niestety jest ona w pewnym sensie niedokończona. Nie ma tam sali gimnastycznej i myślę, że przy takiej nowej jednostce wygląda to nieco dziwnie, że jest nowa szkoła bez zaplecza w postaci sali gimnastycznej, a więc
w sensie infrastruktury będzie to na pewno priorytet na najbliższe lata, jeśli chodzi o oświatę. No również kwestie związane z termomodernizacją. Mamy w kolejce szkołę podstawową numer 8, mamy w kolejce gimnazjum numer 1 do tych zadań termomodernizacyjnych. Jeśli natomiast chodzi o gimnazja, tutaj mamy taki pomysł, który jest właściwie pomysłem związanym z odbudową szkolnictwa zawodowego. Wydaje się, że co ma wspólnego szkolnictwo zawodowe, które jest na poziomie ponadgimnazjalnym, z gimnazjami. Są duże środki na odbudowę tego szkolnictwa i my proponujemy, żeby w gimnazjach malborskich prowadzić w trzecich klasach obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym. Uważamy, że zajęcia z doradcą zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej to już trochę za późno. To w gimnazjum uczeń, myślę, że również spotkania z rodzicami tych uczniów i z doradcą zawodowym, bo tam się podejmuje decyzję dotyczącą dalszego kształcenia i dalszej drogi zawodowej. Dlatego jeżeli będziemy mogli rządzić, jeżeli będziemy rządzić w Malborku, to na pewno takie obowiązkowe zajęcia dla trzecich klas gimnazjum wprowadzimy. Tak jak mówiłem, szkolnictwo ponadgimnazjalne to nie bajka gminy, a więc nie będę się o niej wypowiadał. Natomiast jak mówimy o oświacie, nie możemy też zapomnieć, że mamy w Malborku jedną jednostkę, która jest szkołą wyższą. Jest to tylko oddział szkoły wyższej, ale mamy ją i myślę, że samorząd musi zrobić wszystko, żebyśmy ją nadal mieli, a nawet żebyśmy się w tym zakresie rozwijali. Ostatnio na jednej z komisji usłyszałem, że należy zmienić podejście samorządu do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dlatego że ona nie płaci, jest zwolniona z podatku od nieruchomości. Na jednej z komisji stwierdzono, że ta szkoła właściwie zachowuje się jak galeria, ponieważ zarabia pieniądze, a więc również powinna płacić taki sam podatek od nieruchomości, jak inne jednostki. My uważamy w Lewicy, że obecność tej szkoły wyższej w Malborku jest wartością i dlatego, jeżeli będziemy mieli cokolwiek do powiedzenia, a mam nadzieję, że będziemy mieli to dużo, to na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta szkoła wyższa w Malborku istniała. Tutaj chyba dobrym przykładem niewielkich miejscowości, które stały się w pewnym sensie centrami edukacji, jest choćby Pułtusk. Zbieżność z byłym premierem. Miasteczko właściwie, które też leży pod dużą aglomeracją, a przejęło w pewnym sensie te kwestie związane z szkolnictwem wyższym. Myślę, że Malbork mógłby się też stać takim miejscem, gdzie niekoniecznie tylko jeden oddział szkoły wyższej mógłby tu funkcjonować. Miałem dużo nie mówić, więc przechodzę dalej. Jeśli chodzi o właściwie edukację, właściwie oświatę, ale jednocześnie kulturę, to tak przesuwając się z wiekiem beneficjentów, dochodzimy do takiego miejsca, które nazywa się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Uważamy, że bardzo dobrze rozwija się ten uniwersytet w Malborku, bardzo wiele osób z niego korzysta, ale uważamy, że może korzystać więcej i chcemy, żeby samorząd w działalności tego uniwersytetu miał większy udział, żeby poziom ekonomiczny naszych seniorów nie decydował, kto może w zajęciach tego uniwersytetu brać udział, a kto nie może. Więc tu rola samorządu jest moim zdaniem niedoceniona. Jeśli chodzi o kulturę, bo już chcę przejść dalej, żeby nie przedłużać, to na pewno kwestia, o której wielu Malborczyków mówi troszkę ze wstydem, to kwestia kina. No 40-tysięczne miasto chyba stać na jedno kino, szczególnie jak porównamy się ze Sztumem, a Malborczycy nie za bardzo lubią się porównywać ze Sztumem, którym jest kino.
no to chyba trzeba zrobić wszystko, żeby taki punkt, takie miejsce w Malborku powstało. Drugi ten zakres, o którym chciałbym powiedzieć, to słowo zdrowo. To słowo odnosi się do zarówno zdrowego stylu życia, który chcemy w Malborku promować, jak również oczywiście tam, gdzie samorząd ma możliwości do pomocy wtedy, kiedy pojawia się choroba, albo przeciwdziałanie tej chorobie lub diagnostyka tej choroby. Jeśli chodzi o tę pierwszą część, czyli zdrowy styl życia, no to pierwsze co powiem, to może komuś się wydaje, że to nie jest akurat związane ze zdrowym stylem życia, ale mam na myśli rozwój, a właściwie dalsze funkcjonowanie, bo tutaj trudno mówić o rozwoju, ogródków działkowych. One już przestały być miejscem, gdzie pozyskuje się warzywa, bo ich nie można kupić, gdzie pozyskuje się owoce, bo ich nie można kupić. Oczywiście na własnym ogródku działkowym będą zdrowsze, ale w tej chwili ogrody działkowe stały się po prostu miejscem rekreacji i wypoczynku dla wielu mieszkańców Malborka. I będziemy się zdecydowanie sprzeciwiać wszystkim próbom likwidacji tych ogrodów, a takie próby już były podejmowane. Choćby w zakresie zmian planów zagospodarowania, gdzie nagle okazywało się, że część ogrodów działkowych ma się stać działkami budowlanymi. Na pewno, jeżeli Lewica będzie miała głos w Radzie Miasta, to zrobimy wszystko, żeby te ogrody dalej funkcjonowały. Jeśli chodzi o ten zdrowy styl życia, oczywiście bardzo dobry pomysł, dlatego bardzo dobry, bo mój, to siłownie. Teraz wszyscy tutaj mówią o siłowniach, że świetnie się sprawdzają. Z tym pomysłem wróciłem się do wiceburmistrza ponad 2 lata temu. Trochę wody w Nogacie upłynęło, pomimo że płynie wolno. I mamy te siłownie. Pojawiły się pierwsze siłownie i jakby Państwo się przeszli i zobaczyli, rzadko można spotkać sytuację, żeby tam kogoś nie było, kto ćwiczy na tej siłowni. A więc myślę, że ktokolwiek będzie rządził w Malborku, powinien we wszystkich dzielnicach miasta takie siłownie umiejscowić, bo jest to świetny pomysł na rekreację i tani sposób na rekreację. Rozwój ścieżek rowerowych, myślę, że tu też nikogo nie muszę przekonywać. Rozwój w ogóle możliwości poruszania się rowerem po mieście jak najbardziej, z tym, że od razu mówię, jeżeli będę burmistrzem, nie wybuduję już żadnego ronda w ciągu ulicy Konopnickiej. Mogę to obiecać. Nasz filozof Leszek Kołakowski powiedział kiedyś, że nie ma dobrej rzeczy, której by na złe obrócić nie można. Dobrej zasady. Myślę, że sama zasada ronda jest jak najbardziej słuszna i w wielu miejscach do tego przeznaczonych rozwiązuje kłopoty komunikacyjne, ale tutaj, że tak powiem, językiem lewicowym, na miłość boską, nie tutaj. I jak jesteśmy przy zdrowiu, to bardzo ważna rzecz. Ona ma smutny początek, bo w tym roku mieliśmy taką sytuację, gdzie w jednym z naszych mieszkań znaleziono 2 nieżyjące kobiety, matkę i córkę. Córka zmarła wcześniej, niestety matka, nie mogąc wezwać pomocy, po prostu umierała powoli. I wtedy narodził się u nas pomysł, co można z tym zrobić. Jeżeli będę burmistrzem, jeżeli będą radni lewicowi, to na pewno wprowadzimy projekt tak zwanej teleopieki. Projekt ten jest już realizowany w wielu miastach, między innymi ostatnio Słupsk go wprowadził. Dla ułatwienia dodam, że koszty tego programu w Słupsku to nawet nie jedna pensja prezydenta w tej chwili.
Malborku będzie jeszcze taniej. A jak tanio, to już dzisiaj się, może nie jak tanio, ale na czym ma polegać ten program, już dzisiaj się Państwo dowiecie. Mamy na sali eksperta SLD w tej sprawie, który za chwilę po moim wystąpieniu będzie Państwu przedstawił projekt, który na pewno, jeżeli będziemy przy władzy, na pewno Malborku prowadzimy, bo jest to projekt po prostu potrzebny i bardzo tani.